Proszę, 228. Tak, Jarek, witam serdecznie. Oczywiście Przemek i Przychów, Nieopodal, miasta Gubin, na Skarpie, 228. No Jarek, tak żeby nie było, że mnie nie ma, nie? Jarek, ale idziesz mi tu mocno, tam słuchaj, jak na pewno do ciebie film spłynie, poszedł na wyrupę, także zobaczysz sobie z mojego Lincolna. Jarek, proszę. Także raczej nie sądziłem, że gdzieś tutaj cię złapię. No, ja jeszcze w domu myślałem, że w końcu wrócę do pracy, ale no niestety moja firma stwierdziła, że jeszcze muszę siedzieć, także siedzę w domu już chyba 6 tydzień czy 7, już rachubę straciłem. W pewnym momencie gdzieś mi się te dni też zatarły i nie wiedziałem, czy to jest, jaki mamy dzień generalnie. Także piątka, dziewiątka plus 10 decybeli. Przemek, miło było usłyszeć, sorry, że tak szybko, nie? Jeszcze Wiesław czeka, a później muszę chyba już iść, bo nie wytrzymam, nie wysiedzę tutaj po prostu. Nie spodziewałem się takiego, wiesz, no, takiej propagacji z samego rana. Proszę do ciebie, Przemek. 8-8, ja wszystko rozumiem, dokładnie. Jarek, mocno, fajnie, cały czas stabilnie. No ja też nie wiem, to nie chcąc to sobie gałką pokręciłem, ale dobra, słuchaj, ja słyszę Józia Papatango, naprawdę ja tu polsko zacząłem słyszeć, także Jarek, ściskam Białicę, zapraszam oczywiście do kolejnych spotkań. I dziękuję za spotkanie. Cześć, bye bye. Poznań woła. O Jezu, Poznań jeszcze. No dobra, dobra, Przemek, trzymaj się, pozdrawiam. Jak Polska jest, to leć na 425 i wołaj, a później na woła jeszcze pogadamy. Tam się przypominam, coś mi obiecałeś na sobotę. Pozdrawiam, 161 Oscar Sierra, 228, 26 Oscar Sierra, 303.